Hej, hej, moi drodzy, witam jak zwykle, niezwykle serdecznie. Z tej strony znowu ja, Orention, i gramy dalej w Observer. Moi drodzy, przepraszam za tak brutalne zakończenie poprzedniej sesji nagraniowej, ale ktoś zadzwonił do drzwi, pies zaczął szczekać, ogólna panika wybuchła i no nie nadawało się to na odcinek, na kanał, także wybaczcie. No ale wracamy do komputera, zobaczymy co tam jeszcze w nim ciekawego znajdziemy. To czytaliśmy o tym odrzuceniu wniosku o darmowe przeglądy dla pana Jurkowskiego, a drugi koniec z tym. Dobra, starczy już tego dobrego, weteran czy nie, mam to gdzieś. Jeszcze jedna wiadomość, a dorwę cię i spuszczę ci taki wpierdol, że ci wszystkie śruby ze łba powypadają. Moja matka ma już dość powtarzania ci raz po raz, że jej mąż, a mój ojciec nie żyje od 18 lat. Pogodziła się z tym, jak my wszyscy. A, to myślę, że nasz dozorca gdzieś wypisuje jakieś e-maile, pewnie do jakiegoś swojego przyjaciela weterana z wojska. Nikt nie chce żyć przeszłością, nieustannie przeżywając dawne tragedie. Mówię ci więc po raz ostatni. Mike Jaworski nie żyje od dawna. Niech ci to ktoś wtłoczy do tego pustego łba. Nie obchodzi mnie, jak to zrobisz, ale tym razem zapamiętaj, nawet jeśli przez to zapomnisz, kiedy masz się wysrać. Bardzo miły e-mail. W miłym tonie taki. Jeszcze jedna taka wiadomość i rozjebie ci ten blaszany ryj. Uznaj to za ostatnie ostrzeżenie. Nie wiem, kim jest Mike Jaworski, ale nasz dozorca najprawdopodobniej nazywa się Jurkowski. Co tu jeszcze mamy? A, wykaz lokatorów. Nie ma Jurkowskiego. Of course. Two agents. Helena Novak, apartment 104, and Hannah Nader, apartment 106. Both on the same floor. No fajnie, mamy dwie HN na pierwszym piętrze. Nie ma Majka Jaworskiego ani Jurkowskiego, nie widzę. Piwnica też jest. Same magazyny, tak? Aha, bo to do kogo należy ten magazyn, rozumiem. Przypisany do mieszkania. A 0 do 07. 007? Nie, 107 jest. Magazyn 06 do mieszkania 107 jest przypisany, a do 104? Bo jedna mieszka w 104, druga w 107, o ile dobrze pamiętam, tak? No nie widzę, dobra. Mniejsza o to. Tu mamy znowu z ogniem i mieczem. No i dobra, kończymy tą nierówną walkę. Co tu jeszcze mamy? O, co to jest? Jakiś nieśmiertelnik. Jurkowski Janusz. I numer. Private. To szeregowy, tak? Neo. Coś. I obrączka. No piękne. Aha, jeszcze. Ale nie, nie skanujemy. A to? O, medal. Jakiś medal za odwagę pewnie. I młotek, i laptop, i płyta, o, i dyskietki, pamiętacie takie dyskietki? I kasety, i nano page and I. Ojejku. To żeś mnie pan teraz wkurzył. No pięknie, pięknie. Nie wiem, co mu to tutaj, jakiś glitch chyba, długopis mu. Nie wiem, nieważne. Dobra, dajcie mi chwilę, bo mnie nastraszył. O, sprawy policyjne. Of you to get into his head
Dziwnie się zachowuje ten człowiek, a pamiętacie, czytaliśmy tam w komputerze w tym otwartym mieszkaniu, że żeby zwrócić uwagę, czy sąsiedzi nie zachowują się dziwnie, bo może to być oznaka choroby na to nanofagium. Walczyłeś na wojnie, zapytajmy. You fought in the big one. Is that why you got all this junk in you? Plasma sweep. Hit our convoy. Borrowed through armor. Sorry, I didn't mean to bring back memories. Yes. Memories. No, dziwny człowiek, nie? Takie jest moje zdanie. Zapytajmy go może tym razem o Adama. What can you tell me about the tenant in apartment 7? Tenant? Yeah, tenant. How long has he been living there? Yeah, maybe longer. Not good with time. You ever talked to him? Didn't get out much. None of them do. All right, Tin Man. Let me know if it comes back to you. No, sam jego wygląd i sposób, jak się zachowuje, to gdzieś wzbudza we mnie ciary. Mnie przechodzą. O kwarantannę zapytajmy. Trying to get it open. Rudy and I. You think it might be the nanophage? You had any recent outbreaks? No. Last one. Long time ago. Down by the river. Old the implants. Bad the implants. Kto to jest Rudy? I take it Rudy is the robot. Multifunction service and maintenance drone. Don't lose it. What? Wanders off. Sometimes. Need to track manually. Przerażający jest ten człowiek, jak dla mnie, ja pierdzielę. Can we lift the lockdown from the inside somehow? Or get a message out? No. Keep people in. Isolate, accommodate, alleviate. Yeah, we all know how that last one used to work. No. Coś to zniwelować, straszne. Ból głowy wznieciło. Dobra, muszę iść. I'm heading out. Can you give me full access to the building? Assistance. Unstable. Unlocked. What I could. Thanks. You better stay here. There might be some very nasty people out there. Nasty? Bad. Look, just stay safe. You know what? I never got your name. I'm Dan. Name? Janus. Like a Roman god. You know. Sorry I gave you a hard time earlier. Good to meet you. Janus. Ja pierdzielę, no straszny jest ten człowiek. No Janusz Jurkowski, nie? To on wysyła gdzieś maile. Ale jak długo trybił, że nieprzyjemni ludzie to źli. No naprawdę coś się z nim złego dzieje. A może jego? O, proszę. Skanujemy dziada. Syntetyczne drogi oddechowe, seria 2. Niestabilność nanitów. No to on jest chory prawdopodobnie już. Sztuczny kręgosłup. No chciałem... O właśnie. Atlas 1, 6, coś tam. Chiron, INC. W
Wykryto wyciek smaru, no nie wierzę. Tu jeszcze coś ma. Nuzie. Proteza nogi. Spójność konstrukcji naruszona. Co tobie się stało, chłopie? Masz wszystko popsute. Proteza ręki. Odsłonięte przewody. Ryzyko porażenia. Ja... Zepsuty jesteś cały. Ludzka forma życia. B+. 179 cm. Wzrostu 108 kg. Kurde, cały jesteś popsuty, Janusz Jurkowski. Co, nie obrazisz się, jak wezmę twoją tą całą synchronizynę? Nie obrazisz się, dobra. Czekajcie, bo nam się tutaj ten cały... Dwie kobiety pasują do inicjałów HN. Jedną z nich, Hannę Nader, znajdę w mieszkaniu 106. A drugą, Helenę Nowak, znajdę w mieszkaniu 104, czyli 106 i 104. Dobra, to idziemy. Mówił nam Janusz Jurkowski, że nam dał pełny dostęp do budynku. A jeszcze zobaczę, co tam Rudy robi. No, próbuję drzwi otworzyć. A może Rudego przeskanujemy? Dron konserwacyjny. Nieaktualny system operacyjny. Brak wsparcia producenta. Oho. No ale działa, coś tam próbuje. Próbuje przeciąć jakimiś palnikami. Czyli co, jak jest kwarantanna, to cały budynek jest zamknięty? I nie można się wydostać ani do niego wejść, no jak to z kwarantanną Ameryki nie odkryłem, tylko że później przychodzą ci cleaners, nie? Czyściciele i tam... Kurde, ile tu jest tych ptaków? To są chyba gołębie. Kraków, o ile dobrze wiem, to słynie z gołębi, nie? Nawet jakiś chyba problem był z gołębiami. A zobaczymy... Przepraszam. Zobaczymy, czy teraz tu mogę się... Nie mogę do tego... Do tego studia tatuażu. Jacket Ink. Checked in K. Nie wiem, jak to ma się przeczytać. No w ogóle się nie boją te ptaki. No ale nic, co to ja... Bo za dużo myśli mi się naraz pojawia. Co to ja miałem powiedzieć, że Jurkowski... jest cały popsuty, to mówiłem. No dobra, idźmy śle... Nie, teraz mamy iść na górę. 104 albo 106. A mówiłem o tej, o... Tu jest od 105 do 114. Mówiłem o tej... O tu? Mówiłem o tej kwarantannie, moi drodzy, że... Przychodzą czyściciele. I can hear you out there. Help me, please. Tu jest. I prawdopodobnie wszystkich zabijają. Czyszczą budynek, nie? Jakiś chyba starszy człowiek tak wygląda. What's wrong, sir? Oh, I heard this awful noise. What's going on? There's been a lockdown. A lockdown? No. Oh, God, please, not today. Dlaczego dzisiaj? Well, what's so special about today? I was scheduled to undergo a medical procedure. It's a private matter. I'd rather not talk about it. Suit yourself. Dobra, zapytajmy. Are you okay? Sounds like you're in pain. Well, it's fine. I'm just... I got a condition. I'm waiting to have it fixed. Anything I can do? Sure, if you're an expert in corrective surgery. No nie jestem. Gdzieś coś podejrzanego. Sir, I'm wondering if you've seen anything suspicious lately. I haven't seen anything in over 40 years. Ah, coś niewidomo. That's your condition. I
I really don't feel comfortable talking about it. Fine, I won't waste your time then. Hey, wait, I did hear something. Quiet footsteps, deliberate, heavy breathing, angry, not hiding, hunting. Hmm, anything else? The smell. It seemed oddly familiar. Reminded me of my childhood. Your childhood? Yes, my family lived outside the city with all manner of creatures. When it would rain, the smell would be similar. Tam były ślady szponu w mieszkaniu 07. Ten czuł zapach mokrego zwierzęcia. Ja mam psa i to jest prawda, że jak zmoknie, to wydziela inny zapach, a przede wszystkim bardziej intensywny, czyli mocniej śmierdzi po prostu. Mówiąc kolokwialnie. No ale wracajmy do tego, co powiedział nam ten człowiek. Jakieś zwierzę tutaj się skradało. Mokre, bo na zewnątrz pada deszcz. Czyli może się wydostać na zewnątrz i wracać do budynku. A tam w mieszkaniu 7 mieliśmy ślady jakichś szponów. Coś się tu kroi niefajnego. Znowu jakaś obrzydliwa łazienka. A nie ma tej synchronizyny gdzieś tu? Nie ma. Dobra, zamknijmy ten przybytek. Idźmy do mieszkania 104, to jest tam. Kurczę, już zaczynam się tu coraz bardziej spinać. No ale dobra, to tylko gra. To tylko gra. Rozejrzę się, moi drodzy, czy jeszcze czegoś tu nie ma. Ale chyba nie. A tu ktoś jest? KPD. Like to ask you some questions. Certainly, officer. Always glad to do my civic duty. O, proszę. Wydajesz się być spokojny. You seem pretty laid back. You do know the building is under lockdown. Well, yes, but there's not much I can do about it, is there? I mean, I'm sure the authorities are handling the situation as we speak. Come to think of it, isn't that why you're here? Taki poprawny politycznie jesteś. Ale taki młody chyba, tak... Trochę cię niewyraźnie widać, ale... tak, po to, po to. Well, there you go. Nothing to worry about, then. Now, is there anything else I can help you with? Seen or heard anything suspicious lately? Neighbors acting weird? Actually, I did hear some noises coming from 104. Then the woman stormed out of the apartment and ran off. Kurczę, to musiało być akurat w 104. Jakie hałasy? Screaming, breaking stuff. I didn't think much of it. I mean, those two are always at each other's throats. You mean these people get violent with each other? Well, I'm not sure about violence. Mostly just arguing, I guess. Today was worse than usual. That's probably why she ran out. Did you see where she went? Well, no, I didn't actually see her. I could smell her, you see. Smell her? Don't tell me you can't. That cheap crap she pours over herself, the entire hallway reeks of it. She probably thinks it makes her seem ladylike. I see. I got it. Thanks for your help. I could hear her panting too, moaning like the whore she is. You did, huh? Yeah, biggest fucking cock tease you've ever seen. Always toying with me, bending over when reaching for the lock, all naked underneath her clothes. She knows I'm watching, too. She likes to make me itch, cooped up with that junky meathead. I mean, what does he have that I don't? They're all like that, you know? Fucking mongoloid bitch. Now, I hope she gets what she fucking deserves, so that she knows she's fucked up. She'll have no choice but to come to me, begging. But it'll be too late, you hear me? Too late! Takim małym podglądaczem jesteś, zazdrośniczkiem. A ty, mały zboczuszku. Okay, I get the picture. Thanks for your input. Yes, certainly, officer.
Dziwaku ty. Wystarczy się jej przedstawić i porozmawiać, nie? Może akurat odejdzie od tego mięśniaka. Może jej nie odpowiada, skoro ciągle się kłócą. Taka sytuacja. To nie, lepiej siedzieć i wyglądać, i patrzeć, i wąchać. KPD, I'd like to have a word. It's about time you showed up. What the hell is going on? Why are we under lockdown? Most likely a malfunction. I'm still looking into it. Well, you ain't looking in the right places. Because I don't know nothing. Noticed anything suspicious or unusual? Other than the lockdown, I mean. Well, the couple from 104 were making an awful lot of noise a while back. More than usual, I mean. The girl ran off, and then it got quiet. Did you see where she ran off to? I ain't one to snoop. But, judging by the footsteps, I'd say she ran down to the courtyard. Anything else you can tell me about them? What? The couple? Don't know them that well. The girl seems nice enough. Not sure about the guy, though. What about the girl? Oh, she's a trooper. Works double shifts at Chiron to support that ex-con asshole of a husband. Any idea what she might be doing for them? Can't be too important, or she wouldn't be living in this shithole. Explains the look on her face, though. What do you mean by that? Worn out, fidgety, jumping in shadows. Working for the corporation has that effect, I guess. No tutaj przetłumaczono korpo szczury, tak miewają, a tak naprawdę to wydaje mi się, że on powiedział, że ci co robią dla korporacji. Także trochę takie to niedokładne tłumaczenie. Przemoc domowa. Nah, he ain't a wife beater or anything like that. He's just messed up. Then again, ain't we all? Nie ulega wątpliwości. What can you tell me about the guy? Amir? I think he's called. He looks tough, but he's got the yellow eye, you know? Twitches like a junkie. Probably sells the shit, too. How do you know that? What, the dealing? I seen him sneak around during the night, carrying packages and stuff. I doubt he's the goddamn postman. Anything else out of the ordinary? Anything at all? Well, other than some asshole bringing animals into the building, I'd say that's pretty much it. Animals? Yeah, I could swear I heard something growling in the hallway earlier. I informed the janitor, but, he'd lose the plot midway through the talk anyway. Thanks. You've been very helpful. That's new. Ten też mówił o jakimś zwierzęciu. O co tu, come on? No chodźmy zobaczyć tam do tej. To miała być chyba Helena Nowak, czy jakoś ta. Otwarte? Dziwne. Anyone here? Coś tam leży na tym. Dziennik zaktualizowany. Przeczytajmy. Zbadaj miejsce zbrodni. W drzwiach do mieszkania przepraszam, Heleny Nowak znalazłem ślady krwi. Najlepiej mieć się na baczności. A gdzie? Ja nic nie znalazłem. Jak ty znalazłeś, Rutger? Coś tu chyba nie tak. Gdzie te ślady? A tu? Nie. Gdzie te ślady krwi? Przepraszam bardzo. Co to jest? Chiron Corporation ID. Low-level clearance, but still valid. Młoda dziewczyna jak na zdjęciu tutaj. Helena Nowak. Junior programmer. Level F.
jakoś wygląda na zbuntowaną, taką młode wilki, młodzi gniewni. No dobra. Coś jeszcze? Kurczę, gdzie on znalazł te... To? A tu są faktycznie. Still fresh. Także te ślady substancji kontrolowanej to chyba tego feedu całego. Zero minus. Ludzka krew. Ten feed, ten jakiś drak, który był w lodówce w mieszkaniu 07. O kurde. Co ci się stało, chłopie? To twoja krew? Flaki masz na wierzchu. Ła. Ja pierdzielę. Don't be afraid. I'm here to help. Kurde, tam jest cała wanna krwi. A ten ma jeszcze flaki na wierzchu. Co się stało? Nie może gadać. Spróbuję... This is Lazowski 656210. I got an emergency here. God damn it. Still no connection. Nie ma łączności. Listen to me. The building's on lockdown. There's no way I can help you now. But I can get whoever's responsible for this if you help me find him. Co on ma w tą... Don't try to talk. There's another way. Krtań tą wybite. Chyba będziemy hakować jego mózg. Co to jest? Klasa C. Jakąś się napaść, rabunek. Amir Nowak. Napaść, rabunek, posiadanie narkotyków. No, to on jest karany. Ma kartotekę, że tak powiem. No dobra, no to połączmy się z nim. Commencing neural interrogation. Ja pierdzielę. Gwóźdź mu wbił. Chyba jesteśmy w jego mózgu. Co jest? Mi się wydaje, że to jest wejście do mieszkania. 104. Hey baby, I'm home. Tak, jesteśmy w jego mózgu. No tak, no to jest wejście, ale jakieś inne kurde. 101. 103. A nie, tu jest 104, tu. Coś tam gada. Za bardzo jest plastyczny. Skurczach odźwiernika. Weryfikowanie niedrożności jajowodów i diagnostyce radiologicznej przewyku żołądka dwunastnicy i dna moczowej. W przeciwieństwie do skrokolaminy, butylogromek i oscyny nie wykazuje też szkodliwego działania. Dwunastnicy, dróg moczowy. No dobra, idźmy. Już się zaczyna. Zaczyna się horror. Dobra. Przygotujmy się. To jest. Amir, is that you? Tak, to ja. Woda się lała na krzesło. Ła. No nieźle, no nieźle. No i co teraz? Kurze, jakieś popieprzone ma wspomnienia ten... Ten Amir Nowak cały, ja pierdzielę, wszystko skacze. Zmienia miejsce w jakiś dziwny sposób. Co? Tutaj też. On coś pracował nad jakąś elektroniką, nie? Jakieś części, młotki. Młotkiem naprawiał... Tą elektronikę młot... Ja pierdzielę.
Młotkiem naprawiał. Uff. No kocham takie korytarze w horrorach. Co to jest? Nie mam pojęcia. Ktoś porysował ściany. Ale co to ma oznaczać, to pojęcia fioletowego nie mam. Nie mogę skanować. Aha, bo ja jestem teraz tym Amirem, no to on nie ma chyba takich umiejętności. Zobaczmy tylko. Nawet jakieś gary. Nie, to są blaszane kubki. A on siedział w więzieniu, nie? Czyli taki więzienny blaszany kubek. A to? W lodówesi? Pusto. Chyba się nie przelewa w rodzinie. No tylko ona tylko pracuje w Kairo, nie? No dobra, no nie wiem, nic tu nie widzę. O jajku! No pięknie. No co teraz? O kurde. No super. W którą stronę teraz? W tą? Piernicze. Ptaszki, dobra, lubię ptaszki, ale z dala ode mnie. Dobra, odlećcie sobie. Nie wiem, w którą stronę. Tu, do światła, biegnij. Ale masz podrapane te wspomnienia. No jeszcze zażywał ten cały fit. Aj, kurczę, za dużo światła się narobiło, widzę. Moi drodzy, poczekajcie, ja zrobię pauzę, bo mało co teraz widzę na monitorze. Zrobię chwilę przerwy i zaraz do was wracam. No dobra, jestem z powrotem, znacznie lepiej. Trochę opuściłem rolety. I co dalej, co dalej? Kurczę, niezłe schizy tutaj ma w głowie ten cały Amir. Nie mogę tego otworzyć. Skanery mi nie działają. 987? Nie ma takiego piętra tutaj, w tym budynku.